Statystyki GUS mówią, że od 18 do 20% uczniów w Polsce posiada specjalne potrzeby edukacyjne. W tej grupie znajdują się dyslektycy. To zaburzenie objawia się w trzech postaciach. Czysta dysleksja, czyli trudności uczniów w nabywaniu techniki czytania, dysortografia, czyli trudność w opanowaniu poprawności pisania ortograficznej, ale nie tylko ortograficznej, i dysgrafia, czyli zaburzona jest strona graficzna pisma. Mówiąc w uproszczeniu, pismo jest trudne do odczytania. Dysleksję powinno się zdiagnozować na etapie szkoły podstawowej, lecz nie wcześniej niż przed 9 rokiem życia. Przebieg diagnozy odbywa się na wielu płaszczyznach. Diagnoza psychologiczna, która pozwala nam na określenie poziomu rozwoju poznawczego dziecka, czyli w jaki sposób rozwija się jego myślenie, pamięć, kojarzenie, wnioskowanie, czyli możemy określić jego potencjał intelektualny. Natomiast badanie pedagogiczne pozwala nam na określenie tych funkcji dziecka, które są stricte odpowiedzialne za nabywanie technik szkolnych, czyli czytania, pisania. Bardzo ważna jest obserwacja rodziców i nauczycieli na etapie wczesnoszkolnym dziecka, aby już wtedy wychwycić ewentualne braki i deficyty w nauce. Czyli już wtedy możemy zdiagnozować dziecko, możemy udzielić mu różnych wskazówek do tego, w jaki sposób pracować, w jaki sposób stymulować jego rozwój i w jaki sposób niwelować te deficyty, które gdzieś utrudniają mu w sposób taki naturalny przyswajanie w odpowiednim tempie tych elementarnych technik szkolnych. W każdy poniedziałek i czwartek można skorzystać z punktu konsultacyjnego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem punktu jest pomoc nauczycielom, rodzicom w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To uczniowie, którzy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, to uczniowie, którzy chorują na choroby przewlekłe, uczniowie, którzy mają problemy z nauką takie specyficzne, jak na przykład właśnie dyslektycy, ale też dzieci z zagrożonych środowisk, zagrożone niedostosowaniem społecznym, dzieci z nadpobudliwością. Również od pewnego czasu mamy dzieci, które wraz z rodzicami powracają z zagranicy, były dotychczas uczone w innym systemie kształcenia. Upowszechnianie edukacji włączającej to jeden z zakresów, w jakich funkcjonuje punkt. Ideą edukacji włączającej jest właśnie to, żeby nauczyciele byli elastyczni, żeby umieli się dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości swoich uczniów. Stąd potrzeba i diagnozy, i konsultacji, i takiej wiedzy, jak z konkretnym uczniem postępować. Poradnia wydaje opinie, orzeczenia, w których zaleca się, jak pracować z dzieckiem oraz na jakie zajęcia rewalidacyjne powinno ono uczęszczać. Wskazuje się również ścieżkę indywidualnego nauczania. Ta polega na prowadzeniu zajęć z uczniem w domu. Jest dziecko, które ma problemy z nabywaniem w grupie klasowej wiadomości z matematyki. Jeżeli diagności uważają, że tak powinno być, to też sugerujemy na przykład w orzeczeniach. To jest też taka pewnego rodzaju nowość. Dzieci, które otrzymały orzeczenie lub opinię z poradni, mogą skorzystać z zajęć i terapii, jakie oferuje placówka. Stymulujemy potencjał intelektualny dziecka, to są zajęcia z psychologiem. Mamy też zajęcia dla dzieci zdolnych, a również prowadzimy terapię EEG Biofeedback i Neuroset, terapie pomagające dzieciom lepiej koncentrować się, pomagające w nauce, jeśli dzieci mają takie trudności, poprawiające niejednokrotnie iloraz inteligencji. Prowadzone są również zajęcia dla dzieci słabowidzących oraz słabosłyszących. Poradnie jest publiczna i bezpłatna. Z jej usług w ubiegłym roku skorzystało ponad 1600 osób, a rokrocznie zauważa się wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.